Dzień dobry wszystkim. Dzisiaj wam pokażę, jak naprawić pewien błąd z save'ami w Wiedźminie 3. Dokładnie po tym update'cie nerwgenowym. Jak pewnie wiadomo, do pewnego czasu ze save'ami jest wszystko dobrze, a nagle jest pewien problem, że nie można wejść. No to ja wam pokażę. Wystarczy zmienić wersję Direct z 12 wersji na 11, niby rekomendowaną dla starszych komputerów, ale to nam pomoże naprawić ten błąd. Zaraz wam pokażę, że to naprawi. Wedle informacji cesarskiego wywiadu, Ciri trafiła do Nowigrad. Próba odnalezienia jej w największej metropolii północy była jak szukanie igły w stogu siana, ale Geralt mógł liczyć na pomoc przyjaciół. Wiedźmin postanowił skontaktować się z Triss Merigold. No i jak widać, mi to przydało. A żeby ponownie wczytać z Direct 12, to wystarczy, że ponownie zapiszemy ryw. No i wychodzimy z ryw. No i zmieniamy wersję Direct na 12. Wczytujemy save. No i powinno wszystko dobrze działać. Zaraz wam pokażę. Wedle informacji cesarskiego wywiadu, Ciri trafiła do Nowigradu. Próba odnalezienia jej w największej metropolii północy była jak szukanie igły w stogu siana, ale Geralt mógł liczyć na pomoc przyjaciół. Wiedźmin postanowił skontaktować się z Triss Merigold. No jak widać, udało się. Dziękuję za oglądanie. Jak Ci się spodobał materiał, to licz na łapkę w górę, subskrypcję i dzwonkiem. I tyle w temacie. Na razie.